Dzień dobry, dzisiaj chciałbym pokazać w ramach moich filmów po polsku parę dwóch niemieckich konstrukcji, które były jednymi z najbardziej zraźliwych opracowań broni dla wszystkich innych konstrukcji na całym świecie. Pierwszą będzie Mauser wzór 1898. Ja już wcześniej mówiłem o nim w kilku filmikach, tak po polsku, jak i po angielsku. Jednakże chciałbym przedstawić dwie pary takich, takich broni. Znaczy, tak jak mówiłem, to będzie Mauser 98 i Walter P38. Oczywiście pierwsze co robimy, sprawdzamy, czy broń jest nienabita. Ok. Jest to Mauser bolt action, czyli z zamkiem czterotaktowym. Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Z magazynkiem pudełkowym na 5 naboi, niewystającym z chwytu. To są pełnowymiarowe naboje 7,92x57. Ja tutaj dzisiaj mam w taśmie od MG42, to są puste naboje. One są ułożone tutaj dwurzędowo w magazynku, tak? Jest to ostateczna modyfikacja tego karabinu, która została opracowana w 1998 roku. Ta bodajże w 1932 po modyfikacjach. Ten karabinek jest akurat z 1943, jak tutaj widać. Ok. Po pewnych modyfikacjach, czyli sklejkowa kolba, ale jednakże jeszcze ma niewytłaczane bączki i tak dalej, i tak dalej. No, częściowo jest uproszczona konstrukcja. W każdym razie konstrukcja zamka tego karabinu miała bardzo duży wpływ na praktycznie każdy karabin tego typu na świecie, tak? Może oprócz Mosina, który jest bardzo wzorowany jak na XIX-wiecznych karabinach. Jednakowoż nie jest złym karabinem, ale nie o tym chciałem mówić. W każdym razie zamek do tego karabina jest opracowany naprawdę wyjątkowo dobrze. Pazur wyciągu jest obrotowy, czyli on się na łusce nie jeżeli zamek otwieramy, on cały czas jest w jednym miejscu, tak? Nie kaleczy nam po prostu łuski tutaj, tak? Ok. Ryglowany jest dwoma ryglami w przedniej części, które się ryglują w komorze nabojowej. W komorze ryglowej, właściwie przed komorą nabojową. I dodatkowy rygiel bezpieczeństwa jest z tyłu tego zamka. W razie gdyby te rygle podczas strzału przy zwiększonym ciśnieniu lub jakimś problemie zostały ścięte, ten rygiel zapina się tutaj w tylnej części tego receivera szkieletu broni. Bezpiecznik odbezpieczony do rozbierania. Zabezpieczony całkowicie. Jest to piękna broń. Ja ją bardzo, bardzo lubię z niej strzelać, chociaż ten akurat ma dosyć twardy spust. Jednakowoż, tak jak mówiłem, nabój nawet był kopiowany, ten nabój popularny 306 amerykański. Amerykanie musieli zapłacić dużą dosyć karę za skopiowanie właściwie z tego mauserowskiego naboju, tamtego swojego. Tak samo musieli zapłacić karę licencyjną za swój Springfield 1903. To jak na tamte czasy były dosyć duże pieniądze. W każdym razie ten karabin jest kopiowany aż do dzisiaj. Ten system zamka, jego rozwiązania techniczne są po prostu tak uniwersalne, że jest totalnie kopiowany na całym świecie przez mnóstwo krajów i do dzisiaj broń myśliwska jest też bardzo na nim oparta.
wiele wzorów broni myśliwskiej jest oparte na tym karabinie. Jest to naprawdę bardzo fajny karabin. Bardzo go lubię. Jest akurat dobrze zachowany. Jest to składak, co prawda numery nie są zgodne, ale strzela bardzo dobrze. Następną taką parą oczywiście również mającą wpływ na konstrukcję broni strzeleckiej jest Walter P38. Jest to odmiana akurat tego Waltera powojenna. To jest P1 z Bundeswehr już powojennej. Jest to konstrukcja opracowana w latach 40. przez braci, przez fabrykę Waltera. Co nie można powiedzieć? Ten pistolet sam w sobie, akurat ten mój przykładowy, jest wyjątkowo celnym pistoletem. Z bardzo dobrym spustem. Ten spust ma cztery funty, czyli 3,5 kilo. To jest bardzo dobry spust. On nie ma żadnego tarcia, żadnych szarpań itd. itd. Ergonomika tego pistoletu jest naprawdę idealna. Pasuje do ręki jak rękawiczka dosłownie. Sposób regulowania tego pistoletu jest skopiowany we wszystkich pistoletach Beretty, Taurusy, które są, jak wszyscy wiedzą, mówię o Berettach, na wyposażeniu w większości krajów Europy, nie wiem, Francji, Belgii, krajów Beneluxu i tak dalej. No i armia amerykańska, oczywiście M9 Beretta, to jest chyba największy użytkownik tego pistoletu. I jest to wszystko z tego pistoletu wzięte. Ten system regulowania jest skopiowany z Waltera P38. Jak również ergonomia Beretty. Oczywiście Beretta ma magazynek dwurzędowy, ten ma oczywiście jednorzędowy, wtedy nie było potrzebne. Więc ten pistolet jest moim zdaniem jednym z bardziej zaraźliwych pistoletów, jeśli chodzi o konstrukcję broni. Dużo pistoletów też się opierało na jego ergonomii tutaj, tak? Mechanizmach wewnętrznych, chociażby nasz polski P-83 Vanad, praktycznie jego wewnętrzny mechanizm, ja robiłem wcześniej filmik o tym, jego wewnętrzne mechanizmy spustowe są praktycznie sklonowane z tego pistoletu, tak? Oczywiście zasada działania jest całkowicie inna, ale ja mówię o tych mechanizmach spust, kurek, zwalniacz kurka, tego typu rzeczy, przerywacze. Te wszystkie komponenty wewnątrz są bardzo skopiowane. Nawet zwalniacz magazynka jest praktycznie sklonowany z tego pistoletu, tak? Więc to bardzo dobry pistolet, bardzo celny. Jeden z moich najcelniejszych pistoletów typu wojskowego, tak? Ja bardzo lubię Colta 1911, ale ten pod względem celności nie ustępuje mojemu stuningowanemu Coltowi 1911, tak? Co jeszcze można o tym pistolecie powiedzieć? No, to jest ciekawy w ogóle pistolet, ponieważ nawet jak większość pistoletów, praktycznie wszystkie pistolety, 99% pistoletów ma pazur wyciągu z prawej strony i wyrzuca łuski na prawą stronę, tak ten ma z lewej strony i wyrzuca łuski do góry i troszeczkę na lewo. Ale jest trochę ciekawy taki pistolet, no. Ale jest wyjątkowo przyjemny. Nie wiem, ten system regulowania prawdopodobnie w moim odczuciu sprzyja mniejszemu odrzutowi broni podczas strzelania. Tutaj się nic nie przekasza, czyli jak lufa się nie przekasza, jak w innych konstrukcjach opartych na konstrukcji Johna Browninga. To po prostu ten rygiel wachliwy
wykonuje bardzo mały ruch, a tak wszystkie mechanizmy w tym pistolecie współpracują w linii poziomej, tak? Więc być może to sprzyja, że ten odrzut jest mniej odczuwalny. Być może, taka moja teoria, ale po prostu strzelanie z tego pistoletu jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemne. O wiele przyjemniejsze niż właśnie w pistoletach regulowanych poprzez przekoszenie lufy. Uwielbiam ten pistolet, ja nawet z niego polowałem kiedyś. Dziękuję.